Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat afirmacji. Będę mówił o afirmacjach pozytywnych. Afirmacja jest to jakby esencja naszego dobrobytu w tym świecie materialnym. Jeżeli mamy dobre afirmacje, czyli podam przykład, myślimy, niczego nam nie braknie, pieniądze do nas przychodzą same. Przychodzą dobre osoby, które spotykamy na naszej drodze. Te osoby są życzliwe dla nas i pomagają nam. Spotykamy pozytywne sytuacje, znajdujemy się w pozytywnych sytuacjach, które jakby dają nam wiedzę, pobieramy wiedzę od bardzo uczonych osób i po prostu spotykamy się z ludźmi na wysokich wibracjach, na wysokim poziomie. No i taka afirmacja po prostu spowoduje, że przyciągamy osoby z wyższych poziomów, przyciągamy osoby, które mają wiedzę, przyciągamy osoby pozytywne, przyciągamy dzięki naszym afirmacjom pieniądze, przyciągamy to, że realizuje się nam to, co marzyliśmy, czyli posiadanie jakiegoś domu, własnego lokum, czy posiadanie jakiegoś samochodu. Te właśnie pozytywne afirmacje spowodują, że myślenie w sensie pozytywnym spowoduje to, że wszystko nam się zrealizuje na planie materialnym, na planie realnym, prawda? I też chciałem powiedzieć o afirmacjach negatywnych. Jeżeli pewna osoba myśli, że nic mu się nie uda, że nigdy nie dojdzie do pieniędzy, że nigdy nie będzie mieć domu, że zawsze będzie chora i nigdy nie wyzdrowieje, to właśnie te afirmacje, drodzy kochani, spowodują, że będziecie coraz więcej zagłębiać się w tą ignorancję tego świata materialnego, czyli po prostu będziecie chorzy, niedołężni, będziecie posiadać albo złe wykształcenie, albo złą pracę. To w ten czas właśnie się manifestuje to, co myślicie, bo tak naprawdę wasze myśli kreują waszą rzeczywistość, drodzy kochani. Musicie o tym doskonale wiedzieć i jeżeli będziecie myśleć w takim sensie negatywnym o tym świecie materialnym, no to wszystko ten świat materialny wam to zwróci niestety, no nie? Także jeszcze raz powtarzam, afirmacja jest bardzo ważnym czynnikiem waszego szczęścia w tym świecie materialnym. Jeżeli afirmacje będą pozytywne, to jak najbardziej wszystko będzie wam się układało po waszej myśli. A jeżeli te afirmacje nie będą jakby harmonizowały się z tym, co myślicie i z tym, co chcielibyście osiągnąć, no to wówczas będziecie mieli tylko cierpienie w tym świecie materialnym, życie w nędzy, życie w takich chorobach, z których nie będziecie mogli wyjść, po prostu co chwilę będziecie leczyli się z jednej choroby, a za chwilę będzie druga choroba. To będzie jakby taki łańcuszek reakcji karmicznych, którego nie będziecie mogli po prostu jakoś w jakimś systemie tam uciąć go. To właśnie jest bardzo istotne. Też ważnym czynnikiem jest to, żeby nie mieć asocjacji z osobami, które mają te właśnie afirmacje negatywne, ponieważ jeżeli ty masz afirmację pozytywną, jeżeli stykasz się z ludźmi, którzy mają afirmację negatywną, przemierz te wszystkie negatywne afirmacje od tych ludzi. Czy to jest ktoś z rodziny, czy to ktoś z przyjaciół, po prostu trzeba mieć jakby świadomość tego, że nie można się stykać z osobami, które mają afirmacje w sensie negatywnym, ponieważ to nas skazi, to nas po prostu zatruje, nasze dobre życie. Dlatego jak najbardziej unikać takich osób toksycznych w waszym otoczeniu, jak najbardziej unikać ludzi o afirmacjach negatywnych i to, drodzy kochani, spowoduje, że po prostu wasze życie będzie szło w kierunku harmonii, w kierunku jakby bogactwa, w kierunku tego, że osiągniecie wasze cele, wasze mety, które macie po prostu w waszym życiu. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron posiada odpromiennik mineralny, jest bardzo zdrowy. Jak również chciałem skomentować, że ostatnio zabrałem się za robienie specjalnych jantr, które jakby chronią nas przed szkodliwym promieniowaniem. Taką jantrę można zakupić sobie za 10 euro. I tutaj mam taką jantrę, która przynosi szczęście, dobrobyt. To jest właśnie taka inna jantra z symbolem OM. Taką jantrę można wysłać dla was, drodzy kochani, żebyście ją mieli, żebyście mogli się chronić. Jest odpowiednio przygotowana, odpowiednio zrobiona. Także jeżeli ktoś chce, może do mnie napisać. Pod YouTube'em będzie mój e-mail. I dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.